Przy 7 tysiącach wszystko się kończy. Do 6 jest sens kręcić ten motocykl. 8 dyszek, 80 na godzinę, 6 tysięcy, koniec. I jestem już chyba na czwartym biegu, 100 na godzinę. Piąty bieg. Dzień dobry, szanowni państwo. Nareszcie, po wielu bojach, przebojach technicznych MZ301, czyli motocykl niezwykły, który już chciałem wam jakiś czas temu nakręcić. Niestety się nie udało, ponieważ MZ-a odmówiła posłuszeństwa. Co się stało? Nie mam pojęcia. Mam wrażenie, że po prostu w transporcie zamokły gdzieś przewody z przodu i dlatego gubiła iskrę. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się pojeździć. Odpalamy. Kranik najpierw bez... Stopka boczna i najpierw bez iskry. Raz, zapłon, ssanko. Pali od strzała, jedziemy. Klasyczne sklejenia sprzęgła na samym początku, a więc trzeba wrzucić bieg. O, karteczka z moimi notatkami ucieka. No dobra, niech będzie tak. MZ301 to bardzo rzadki motocykl. Wyprodukowano go zaledwie 2223 sztuki. I dzisiaj, kiedy chcesz kupić MZ ETZ301, to tak naprawdę musisz się mierzyć z wieloma oszustwami na rynku. I kiedy ja przywiozłem tą MZ301 do domu, od razu w internecie przeczytałem komentarze, w których wynikało, że moja to również podróbka i nawet osoba, która mi w pewien sposób pomagała kupić tą MZ, czyli Rob Holusza, moim zdaniem specjalista w klasie MZ, powiedział, że najprawdopodobniej jest to podróbka. Natomiast sprawdziłem rzeczy, które on twierdzi, że weryfikują tego typu... Ojej, ta kartka mi całkowicie zaraz odpadnie. Czekajcie, muszę gdzieś schować. On stwierdził, że właśnie są pewne rzeczy, które weryfikują zwykłą MZ, czy tam powiedzmy Saxona MZ od przeróbki z 301, to tutaj właśnie... I Rob stwierdził właśnie, że ten motocykl będzie pewnie, zapewne również jakąś podpuchą. Natomiast w artykule, który napisał do nas na jednoślad.pl, wspominał o kilku sprawach, które odsiewają ziarno od plew i które sprawiają, że możesz w pewien sposób myśleć, że faktycznie kupiłeś 301. W tym przypadku to numer ramy, który zaczyna się, z tego co pamiętam, od 600 i później mamy 4 cyferki i tutaj właśnie tak jest, mamy ramę o numerze WIN 600 i później 4 cyferki, tam powiedzmy 2168, jeśli dobrze pamiętam. To oznacza, że ta MZ powstałaby w końcu produkcji 301, bo wyprodukowano ich, z tego co pamiętam, 2200 nie wiem, 60 sztuk, 2300 niecałe, plus minus. Jeżeli chcecie się dokładnych danych technicznych dowiedzieć, to zapraszam was na jednoślad.pl. Tam znajdziecie wszystko. I teraz tak, to co różni, to również numer silnika. Ten też się zgadza w tym przypadku. Z tego co pamiętam, ma się zaczynać od 500 i też się zaczyna. Blokada kierownicy, która w 301 blokuje kierownicę na dwie strony, na lewą i prawą. W Saxonie jest na jedną, jeżeli też dobrze pamiętam. No, te wszystkie elementy, które Rob wymienił, sprawdziły się i... Oj, hamulce tutaj są, kurde... Dosyć średnie, bym powiedział. Więc tak, to pozwala mi twierdzić, że mówimy w tym przypadku o MZ-cie, która faktycznie jest 301. Natomiast Rob twierdzi, że jest tu trochę elementów, które jakby nie potwierdzają tego, ale jest to motocykl po odbudowie i ja po prostu twierdzę, że osoba, która odbudowywała MZ tą, zrobiła to w niezbyt profesjonalny sposób. No ale lepiej w tą stronę, niż kupić motocykl, który nie jest oryginałem, a po prostu jest przeróbką. Jak to jeździ? Przede wszystkim zapłon typu C w tej sztuce mamy, czyli taki późny, bo też był zapłon typu B. Tutaj jest C. Maszyna pali od strzała tak naprawdę. Przekopujesz bez zapłonu raz, odkręcasz kranik, przekopujesz bez zapłonu raz,
Później włączasz zapłon, dajesz sanie i maszyna ożywa, przynajmniej w tym przypadku. I zapłon, i gaśnik Bing PVK86, nie pamiętam już dokładnie jak ten... Czekajcie, mam tutaj karteczkę z tymi danymi, zaraz ją wyciągnę. Nie po to się przygotowałem, żeby teraz nie czytać tych rzeczy. Tutaj mamy nowy gaśnik Bing 84 PVK, sprawia, że ten motocykl na wolnych obrotach pracuje jak nowy sprzęt. Palisz go i on przez pół godziny będzie idealnie pukał w rytm pracy dwusuwa i to jest super sprawa. Nie musisz dodawać gazu co chwilę w obawie, że go zaleje, że go zgasi, że coś będzie nie tak. Hamulce w tym motocyklu są dosyć takie tępe, bym powiedział. Dźwignia hamulca jest bardzo miękka, zarówno tylnego, jak i przedniego. Być może to jest kwestia jakiegoś ustawienia, no ale ta pompa... no właśnie. Jest i tak dużo lepiej niż w każdym polskim PRL-owskim motocyklu i lepiej niż w klasycznej MZ-cie, ale zdecydowanie bliżej temu motocyklowi do polskiej WS-ki, nie MZ-y, niż do motocykli nowoczesnych, czy tam motocykli powiedzmy właśnie z lat 90. Bo MZ-301 nie jest motocyklem DDR-owym. To jest motocykl, który został wyprodukowany w roku między 91 a 92, więc jest to już motocykl dosyć nowoczesny, przynajmniej powinien być, natomiast nadal nie jest motocyklem nowoczesnym. Jest to tak naprawdę chwyt za brzytwę tonącego, umierającego, osoby, która po prostu chce jeszcze utrzymać markę przy życiu, no ale z tą technologią, która tutaj jest, nie miała takiej szansy, bo jest to archaizm. I możemy my dzisiaj przeżywać i wspominać rozrzewnieniem te motocykle, no ale w roku 91, ja tylko przypominam, że w 86 na przykład produkowana była GPZ-900R, która była technicznie zupełnie innym sprzętem. Czekajcie, zajerknę sobie jeszcze w notatki, póki teraz mogę, nic nie jedzie. 2223 sztuki, dokładnie tyle wyprodukowała IFA, czy powstało ETZ-MZ-301. Wiele dzisiaj z tych motocykli to właśnie podróbki i większość z tych motocykli to sprzęty, które aspirują, są przerobione. I tak naprawdę od właśnie mojego kumpla Roba dowiedziałem się, że dzisiaj w Polsce jest więcej MZ niż zostało wyprodukowanych tych 301, co też w sumie mnie nie dziwi, ale podobna historia ma się w przypadku na przykład Sokoła 1000 polskiego, którego jest więcej chyba już niż wyprodukowano kiedyś. A, takie rozkminki. Silnik to 291 cm sześciennych. Jednostka generuje moc 23 koni i 30,6 Nm przy 5200. I tak, widzimy wzrost o 2 konie mechaniczne w stosunku do klasycznej MZ-y i 3 niuty wzwyżki w stosunku również do klasycznej MZ-y. Czy temu motocyklowi bliżej jest do Jawy? Nie. To jest raczej... Ta 300 to jest raczej, czekajcie, jeszcze założę sobie rękawice, bo zimno w dłonie. Muszę uważać, bo jest w ogóle taki 0, może 1 stopień. Bliżej tej MZ-cie jest na pewno do zwykłej MZ-y 250 niż do 300, niż do 350 Jawy. Nie ma tego momentu, nie ma tego klangu, nie ma przede wszystkim tej masy motocykla. To ta masa motocykla właśnie sprawia, że Jawa postrzegana jest jako coś takiego wow, fajniejszego. Kurczę, lusterko się odkręciło. No, już trzeba z tym żyć. Więc Jawa na pewno pracuje bardziej majestatycznie, jedzie bardziej majestatycznie. O ile w ogóle Jawa jedzie, bo to jest chyba najistotniejsze w przypadku Jawy. W przypadku MZ-y, no cóż, moje ostatnie próby podjęcia testów tego motocykla skończyły się podobnie jak każda przejażdżka na Jawie, czyli brakiem iskry albo brakiem po prostu zapłonu na jednym cylindrze. No, ten sprzęt po prostu zamkł. Wow, właśnie te hamulce. Jestem zbyt przyzwyczajony do nowoczesnych hamulców. Więc tak, patrzcie jak się wkręca. Do 6000 obrotów wkręca się równiutko. W ogóle ta maszyna jedzie tak jakby zwartość konstrukcji wygląda tak jakby ten motocykl był niemal nowy. Wszystkie gumki, wszystkie trzymaki silnika, zawieszenie trzyma w ten motocykl w kupie i sprawia, że możesz jechać nim bez obawy o to, że będzie pływał. To nie jest taka klasyczna WS-ka. Być może ja nigdy nie jechałem dobrą MZ-ą, bo moja MZ-a najlepsze lata życia ma już za sobą. Moja MZ-a jest rozklekotana i na przykład dzisiaj porównywanie mocy 300
Albo wiecie co, ja się zawrócę, tam jest taka długa prosta przez pola, to będę mógł się napędzić, zobaczyć ile pojadę najszybciej tą MZ-ą. O kurczę, ślisko. Właśnie nigdy nie jechałem dobrą MZ-ą tak naprawdę. No dobra, raz jechałem 250 na zlocie MZ, która wyglądała jak nowa. No to napędźmy się przez te pola. Przy 7000 wszystko się kończy, do 6 jest sens kręcić ten motocykl. 8 dyszek, 80 na godzinę, 6000, koniec. I jestem już chyba na czwartym biegu, 100 na godzinę. Piąty bieg. Ale zaraz będę hamował, 110. Oho. Po wszystkim. Co się wydarzyło? Co się wydarzyło, droga Jawo, znowu? Znowu droga MZ-o. Za duża prędkość. Na szczęście mam kufry, w których nic nie mam. A, chyba się zalała po prostu. Tak. Jeszcze sprawdzę tylko, czy mi się nagrywa wszystko dobrze. Nie wiem, czemu kontrolka oleju się... A, bo to jest lusterz. A widzicie, zostawiłem ssanie i ona prawdopodobnie się zalała. Wyłączyłem ssanie i odpaliła. No, mój błąd. Tak to jest, jak się jeździ na nowoczesnych motocyklach cały czas. Ale szczerze powiem, trochę się przestraszyłem, że jest po silniku. Może nie powinienem tak jechać, jak jechałem, ale... No, po to kręcę ten film. Kierunkowskaz. W ogóle fajne jest to, że i klakson i kierunkowskazy są nowoczesne. Mamy światła stopu, mamy zwykłe światła, które działają. To wszystko jest niemal jak nowe. Cały ten motocykl właśnie jedzie jak nowy sprzęt. Dlatego też się przestraszyłem, że silnik też jest niemal nowy i właśnie go dotarłem do granic możliwości. A w ogóle ciekawostką jest to, że właściciel, od którego kupiłem ten motocykl, tak naprawdę od którego kupiło go RR Moto, bo ta MZ-a będzie stała w Gdańsku w RR Moto. Dobra, zawracam z powrotem. Tak naprawdę dzisiaj jest też test tego motocykla, czemu wytrzymam, bo pierwszy raz nim jadę w takiej skali, żeby sobie pojeździć. Cały czas to były właśnie takie badanie, co z tą iskrą, no po prostu gdzieś zamokła. Ta MZ-a została kupiona od starszego pana, który kupił ten motocykl. Wiadomo, starszy pan, zawsze tak się mówi. Natomiast, no, od faceta koło 50, powiedzmy, tak mi się wydaje, czyli nie od starszego, przepraszam. W każdym razie on kupił to dla syna, odbudował go, no i ten syn za bardzo nie chciał jeździć. Jakby też potwierdzeniem tego, że jest to trochę wartościowa jednostka, może być to, że on zarejestrował go z tablicą imienną. Tam mamy napisane Kuba, czyli syn. No, to w pewien sposób też weryfikuje, że to nie była maszyna kupiona tylko na handel, podłożona bez sensu, taka wydmuszka, która ma zainteresować kogoś i kupiona za pół darmo, żeby ją zaraz sprzedać. Więc tak, to też był jakiś powód, który przemawiał za tym, żeby myśleć o tej MZ-cie. MZ-ta całkowicie odnowiona, całkowicie odbudowana, wszystkie gumki, wszystkie przewody hamulcowe, no dobra, ich tu za dużo nie ma. Wszystkie elementy są zrobione, koła wypolerowane. A propos kół. Rozmiar przedniego koła też jest świadectwem tego, że możemy mówić o 301, ponieważ to koło jest, z tego co pamiętam, troszeczkę szersze. I no dobra, ale koło tak naprawdę zapleść od nowa z szerszą obręczą to jest żaden problem. Oj, właśnie te hamulce. Powiem wam, że rozpędzanie tym motocyklem do granic możliwości jest bardzo głupie. O, zostałem na trójce. Jest bardzo głupie, bo ten motocykl nie hamuje. Natomiast skręca, jest taki bardzo, bardzo taki, o właśnie, taki fajny, przyjemny. Dodatkowo zawieszenie ma, które działa. W mojej MZ-cie to jest tak,
A tutaj to zawieszenie nawet tłumi. Być może jest po prostu dobrze zrobione, być może nie jest wysuszone, nie ma dużych luzów. To wszystko działa, jeździ, pracuje i trąbi. Tak, uwaga, teraz jeszcze chwila skupienia, bo znowu wjeżdżam w zakręt, który... Najgorzej tu jest z tylnym hamulcem, ale to jest pewnie kwestia wyregulowania. Muszę tam zajrzeć, bo dźwignia ląduje bardzo w dół, jest bardzo miękka. Rama. Powiedziałem o numerze VIN ramy. O tym, że wychodzi na to, że ten motocykl, że to się zgadza, że to faktycznie jest 300, natomiast nie powiedziałem o tym, że tak jak na przykład w mojej 250 rama jest wygięta już, tak, że niemal nie da się tego motocykla postawić na stopce centralnej, to tutaj większego problemu z tym nie ma. Możecie postawić sobie sprzęt na centralce, koło przednie jest w powietrzu, więc można serwisować, ale to jest świadectwo tego, że ta rama nie jest pogięta. Czy była, nie wiem, kupowana jako nowa rama z nabijaniem numeru? Tego nie wiem, nie umiem tego sprawdzić. To nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje, że w internecie wam się wydaje, że coś jest nie tak i napiszecie, że to jest podróbka. No, mam ten motocykl pod tyłkiem, nie jest on mój, więc jakby nie zależy mi na tym, żeby wam udowadniać, że tu jest wszystko tak, jak być powinno. Nie mam w tym żadnego interesu. Natomiast wszystko wskazuje na to, że tak jest, mimo że wymaga tutaj pewnych pieszczot, żeby było wszystko idealnie tak, jak być powinno w 301. Cieszę się, że jedzie, bo naprawdę się przed chwilą przestraszyłem, że jest po silniku. No, takie to jest właśnie jeżdżenie na motorkach. Natomiast jest dosyć wcześnie, jest godzina 8, jest bardzo zimno. Nie chciałbym teraz, a w ogóle muszę jeszcze jechać do Warszawy, oddać Yamaha Tenere, więc nie chciałbym teraz pchać przez 2 godziny motocykla do domu, bo oczywiście nikt by po mnie nie przyjechał. Dzisiaj za taką MZ ETZ 301 na polskich portalach aukcyjnych wołają około 20 tysięcy złotych i ta MZ została kupiona mniej więcej w takich pieniądzach. Czy dużo, czy mało? Oczywiście, że jest to dużo, oczywiście, że jest to za dużo. Wartość tego motocykla w kontekście historii motoryzacji jest żadna, no bo to jest po prostu większa 251. Oczywiście teraz puryści się obrażają, że nie, ale tak naprawdę tak, bo innym motocyklem byłby motocykl z 4-osobowym silnikiem z normalnymi hamulcami i w ogóle och jak. To jest po prostu łupa, jaką każdy zna i fajnie, że jedzie. No a różnica między 250, ten większy moment obrotowy, on raczej będzie zauważany, kiedy będziecie jechać w 2 osoby, kiedy będziecie podróżować z bagażem na przykład, czy z osobą towarzyszącą, ale nie w takiej jeździe solo, bo no jedzie, ona jest żywa, ona jest dynamiczna, jest elastyczna, ale bez przesady, to nie jest motocykl, który będzie was zachwycał mocą na każdym kroku i pokazywał tą większą pojemność. Nie, to nie o to chodzi. Dobra, hamuję, czekajcie, kierunkowskaz. Chyba znowu na 2 zestawem. No nie, na 1. I tak, te 20 tysięcy złotych, no to jest bezsens. Po prostu gdyby goście z RR Moto nie byli wariatami totalnymi, to bym powiedział im, żeby sobie dali spokój. No ale że są wariatami, no to ich sprawa. Generalnie są na to leki, nie wiem, czy warto to leczyć. Nie moja rzecz, ja do zbyt zdrowych również nie należę. W każdym razie ta MZ-a będzie stała w RR Moto w Gdańsku, z tego co słyszałem, więc będzie można ją sobie oglądać, siadać na niej, być może nawet, nie wiem, pojeździć, mam nadzieję. Bo motocykle nie służą do stania, tylko właśnie do jeżdżenia i w przypadku takich sprzętów to no, często jest tak, że ktoś kupuje taki motocykl, którego jest 2000 sztuk, stawia w garażu i nigdy nim nie jeździ. No nie wiem, czy to jest dobry wybór dla tego motocykla, no bo wracając do wartości historycznej, czekajcie, zwolnię, bo nie 53 jadę, czyli trochę za szybko w terenie zabudowanym, no to szczerze, jakbym miał do wyboru kupić BMW za 20 tysięcy, jakiegoś fajnego boksera z lat 80., a MZ, która zaraz może ci iskrę wyrzucić, to nie ma o czym gadać. I wiadomo, że to jest klimat, że możemy mówić, że na tym polega magia tego motocykla, bo tak na pewno jest. Czekajcie, światło, o właśnie, bo nie włączyłem świateł. Natomiast nadal technicznie to tu jest bardzo ubogo. Tutaj nie ma nic, co mogłoby zwracać naszą uwagę
i myśleć, i żebyśmy mogli myśleć o tym, że to jest prawdziwie zabytkowy, rzadki motocykl, który warto kupić i mieć. Jeżeli jesteś fanem MZ-y i chcesz go mieć, no to droga wolna. Natomiast jeżeli nie jesteś jakimś nie wiadomo jakim fanem motocykli post-DDR-owych czy DDR-owych, no to kwoty, które trzeba dzisiaj wyłożyć za taką MZ-ę, są nieadekwatne do jej możliwości, do wartości realnej tego pojazdu. No ja tylko powiem, że nieco ponad 30 tysięcy dałem za Terrota z 28 roku. No to tutaj 20, ludzie, to w ogóle nie ma o czym gadać. Natomiast z drugiej strony motocykle są warte tyle, ile ktoś jest w stanie za nie zapłacić, nasi dobroczyńcy z RR Moto byli w stanie wyłożyć te pieniądze na ten motocykl, żeby postawić go, żeby mieć, żeby jeździć, żeby to żyło, żeby ten motocykl trwał. No to bardzo fajnie. Fajnie, że jest, bo mam okazję pierwszy raz w życiu. Nie, dobra, jechałem kiedyś 301. Znaczy, ale nigdy nie byłem pojeździć sobie 301, więc mogę sobie pojeździć 301 dzięki nim i szacuneczy. Ale nadal uważam, że są wariatami skończonymi. W ogóle trochę się noszę z tym, żeby pojechać do Gdańska na tej MZ-cie na otwarcie, bo za tydzień jest otwarcie. No, czy za tydzień albo dwa, nikt nie wie kiedy w sumie. Ale jak będzie, to se pojadę na MZ-cie i będę trąbił po drodze. Być może dojadę, to będzie fajne. To wtedy będzie test generalny. Jak się rozleci, to już nigdy nie będzie działać, a jak się nie rozleci, to będzie działać. A w ogóle też cylinder ma oznaczenie, to takie 301. Znowu nie pamiętam jakie, ale czytałem, że jest prawidłowe. No, nie wiem po co wam to mówię. Ja w ogóle miałem taki pomysł, żeby ją wytuningować, żeby ją kupić, założyć super dyfuzor, gaźniki, zrobić portingi, kanały, wszystko co się da. Wytuningować, na przykład poprosić naszego kolegę Chyla, żeby zrobił jej tuning taki totalny i spróbować MZ-ę rozpędzić do 200 na godzinę na lotnisku. To jest mój najlepszy pomysł, ale trochę obawiam się, że jednak nadal to jest zbyt rzadki motocykl, żeby go tak może nie niszczyć, ale no jeżeli mamy oryginalny cylinder, to głupio go tam wiercić i mało tego, głupio on tak stuningować, że wybuchnie, korba się urwie i zrobi dziurę w kadłubie. Może do tego pomysłu warto by było kupić 250. Po prostu nie jechać 200 na godzinę, tylko 180, a później wszystkim powiedzieć, że jechałem 200, bo licznik wyskalować, że może to jest ta metoda i zrobię wtedy duże zasięgi na YouTubie. To jest mój pomysł na robienie biznesu. Właśnie oszustwa matrymonialne zawsze były w cenie. Ej, no powiem wam, że całkiem przyjemnie się na niej jedzie. Nie też, że ona jest wygodna, leciutka, zwarta. Pamiętacie, jakiś czas temu pokazywałem wam Jawę 350 i ona nie była taka zwarta, ona tańczyła i miałem wtedy farta, bo pojechałem kręcić materiał o Jawie gdzieś tam w pola i jechał mój bardzo dobry znajomy tutaj z wioski Witek na swojej MZ-cie 150. I ona chyba była zrobiona na 160. Ja wsiadłem i się zdziwiłem. Po pierwsze, jak ta MZ-ta pracuje, jak ona jedzie, jak jest zwarta, jak jest nowoczesna w swojej konstrukcji. To naprawdę zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie. Coś tam z tyłu tucze w tym zawieszeniu. Teraz wjechałem w dziurę i usłyszałem takie BUM. To o, znowu. Czekajcie, jeszcze jedna. No, coś tam puka, być może to te kufry. Czekajcie, zjadę, zobaczę rejestrator dźwięku. Niezwykłe jak na ten sprzęt, w ogóle na motocykl tej klasy, w ogóle jak na motocykl z lat 80. nie japoński, jest to, że wrzucasz na luz i kontrolka luzu od razu się tutaj pojawia. A widzicie, trochę dostał temperatury, podciągnę mu obroty. Troszeczkę mu obroty podciągnąłem, bo jednak troszeczkę miał tendencję do gaśnięcia. No właśnie, to sprzęgło jest takie, nie jest jak w nowych motocyklach. Po pierwsze się klei i trzyma i tak rusza, łup. A jeszcze sprawdzę, może ja po prostu źle je wypuszczam. No jest takie, albo je przypalisz, albo poczujesz takie puknięcie. To nie jest takie normalne sprzęgło z motocykla japońskiego. Poza tym to ślizgnięcie też jest takie nierównomierne, jak w motocyklach dzisiaj. I dokładnie to samo jest z mojej MZ-cie. Ja myślałem, że moja MZ-ta jest po prostu, ten czop na tym sprzęgle jest uszkodzony i może nawet nie, że się ślizga po tym czopie, bo tam raz by się ślizgnęło, bo by po wszystkim.
Natomiast tam była cała ta płaszczyzna rozorana i to jest złożone na puszkę od piwa. Tam podłożyliśmy puszkę, zrobiliśmy płaszczyznę, da jakieś tam pierdoły, żeby to trzymało i trzyma, nawet kapcia paliłem. Natomiast no, ten kosz sprzęgłowy pewnie jest też już wybity i tak pracuje w cały świat. I tutaj jest podobnie, mimo że właśnie niby motocykl jest odbudowany, pewnie kosza sprzęgłowego nikt nie dotknął. 53 558 km, taki ma przebieg ETZ-301, którą jadę. I wspomniany wcześniej Rob, którego zdaniem bardzo mocno się posiłkuje w świecie MZ, no bo słuchajcie, no ja nie będę... Wszystko, co tutaj mówię, to są rzeczy, które dowiedziałem się na przykład od niego, od innych MZ-ciarzy, przeczytałem, albo teraz biorę pod uwagę mój feeling jazdy. Nie znając encyklopedii na pamięć, bo nie o to chodzi w testowaniu motocykli. Chodzi o to, żeby mówić to, co czujesz. I wracając do Roba, który mi tutaj mówił pewne rzeczy na temat tych MZ, w ogóle przed zakupem, po zakupie, prowadziliśmy płomienne dyskusje na temat tego, co kupiłem. Pisał, że takie MZ-y wytrzymują po 100 tysięcy kilometrów przebiegu. Tam jego, nie wiem, 70 tysięcy miała, jak 80, no nieważne. To czy tam 60 nawet niech będzie. To są jakieś poryte ilości kilometrów dla silnika dwusuwowego. No przecież dzisiaj czterosuwowe japońskie sprzęty potrafią przy 60 tysięcy odmówić posłużeństwa i szlak je trafia. Więc to na pewno na plus i to jednak podważa to, co mówiłem, że jest to parszywa dwusuwowa technologia DDR-owa bez polotu, no bo silniki dwusuwowe jednak wytrzymują zawsze trochę mniej niż czterosuwy. Tutaj w ogóle mamy też dozownik oleju, który też na pewno dodatnio wpływa na to, jak motocykl jest wytrzymały, no bo ten olej zawsze jest tyle, ile go potrzeba na czas. Maszyna też tak nie kopci, nie zalewa jej. Chociaż przylało ją, ale to ze względu na to, że jechałem jak pała cały czas na ssaniu. Bo ona jechała, dopóki nie dostała wysokich obrotów, wtedy już za dużo paliwa poszło na świece. Chwilę postała, paliwo odparowało, prawdopodobnie już było ok. Tak, więc mamy dozownik. Ja trochę nie ufam tym dozownikom. No, ja w swojej 125 mam taki dozownik założony i nie uważam, że to jest zbyt bezpieczne urządzenie, no bo jeżeli dozownik się popsuje, olej nie dostanie się na czas, to będzie po silniku. No ale jeżeli, jak teraz widać, ten silnik wytrzymuje dłużej niż klasycznie z dozownikiem. Podobno nigdy nie był rozbijany na pół i faktycznie jak spojrzysz na te kartery, to one wyglądają jakby były takie całe, w całości. Jakby nigdy to nie było rozkręcane i ten silnik w ogóle pracuje tak cicho, gładko, nic tam nie szumi, nie skrzyczy, nie puka, chociaż jak jadę, poczekajcie, nie wiem, czy to będzie słychać. O, teraz jak schodzi z obrotów, o, tych, to odpala, to jest zapłon chyba, po prostu odpala się paliwo, które wleci do cylindra, ale jest taki ten stuko, jakby właśnie spalanie stukowe, takie tyk, 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 jakby coś tam stukało, ale właśnie to jest to spalanie na zejściu z obrotów, tak mi się wydaje. A sam silnik jako taki, no przykładasz ucho, jest taki szum, szmer, natomiast nic nie puka, nic nie wali, w przeciwieństwie do MZ-y, którą jeżdżę ja na co dzień. Więc mega mi się to podoba, bo to świadczy o tym, że ten silnik żyje, że on nie jest taką kupą złomu złożoną z różnych elementów i w jakimś cudem to odpala. Nie, to po prostu wygląda, jakby miało ręce i nogi. Czy mi się to nagrywa cały czas? Nagrywa się dobrze. Powiem wam, że te onboardy to jest bardzo trudna w realizacji sprawa, bo trzeba z kilka urządzeń do kupy połączyć, później to zsynchronizować i możliwość tego, że coś się wyłączy po drodze, jest dosyć spora. W ogóle tutaj przy kluczyku widzicie taką kontrolkę czerwoną, to jest kontrolka od hamulcu, bo widzicie, jak wciskam hamulec, że światło stopu się pali chyba. Więc tak. O, tak, od 4000 ona jedzie. Czekajcie. No nieco ponad 4000 ten silnik wstaje. Tutaj zaczyna żyć zdecydowanie mocniej. Natomiast życie kończy się już przy 6000. To jest... No, może nie kończy, ty, a może to było spowodowane tym, że ja na ssaniu jechałem. Tak. To było spowodowane tym, że ja na ssaniu jechałem. Idzie dalej, do 7-8 tysięcy. Jedzie, przyspiesza. A widzicie, jakbym was nakłamał przez przypadek.
moja nieudolność i rozkojarzenie notoryczne zakrzypiłoby cały ten obraz. No to co, powinienem jeszcze raz jechać i odkręcić go na maksa. Trochę się boję, że ten silnik się rozleci. Może ona jest na dotarciu? Nie wiem, może tłok jest nowy? Nie mam pojęcia. Dobra, zostawię to. Nie będę jednak dzisiaj robił tej próby. Bo chciałbym do Gdańska na niej dojechać. To jest moje marzenie. Tylko jeżeli ona zamokła i nie chciała mi odpalić, zgubiła iskrę, to prawdopodobieństwo, że będzie padać i nie dojadę do Gdańska, jest dosyć spore. Nie chciałbym tego... Nie chciałbym po prostu tego przeżyć. No. Czy mi się podoba MZ-251, znaczy 301 z takim zbiornikiem bananem? Nie. Ale muszę oficjalnie powiedzieć, obiektywnie, że mi się ten motocykl nie podoba. Zwykła 250 jest fajniejsza, ładniejsza. Jakaś taka kwadratowa, to lusterko mnie denerwuje w środku kręca, muszę je przykręcić zaraz. No, bum, 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 bum. Dobra, zawracam, nie będę jechał tutaj już po offroadach. Ten motocykl był tak czyściutki, że aż szkoda go na tą breję zawierać. No, ale od tego są motocykle, żeby nimi jeździć, a nie żeby stały. Podsumowując... Dobra, do 7 tak naprawdę. Do 7 się wkręca ten silnik. Podoba mi się, że ona jest... Kurde, no nie jechałem jeszcze nigdy w życiu MZ-ą, która byłaby tak zwarta, taka przyjemna wieść, jak nowa zupełnie. A w ogóle też jest jakby... Odnosząc tą moc silnika, nieco większą niż poprzedni, ciężko jest mi powiedzieć, czy... No, nigdy nie jechałem 250, czy 250 jedynką niezarżniętą. Znaczy dobra, tam raz powiedzmy ten kawałek, ale jakby nie miałem okazji pojeździć. Moja 250 była na hamowni i tam wypluła ona 30 Nm też, i no to chyba tam niecałe, ale więcej niż seryjnie, natomiast moc miała mniejszą. Te rozbieżności pomiędzy tymi silnikami na przestrzeni lat, jedna MZ ma oryginalny tłok, inna ma jakiś chiński, trzecia ma z Almotu, czwarta jest wystrojona tak, piąta ma nie tą dyszę, szósta ma zapłon źle ustawiony. Wiecie, jakby ciężko jest zweryfikować i jeden do jednego powiedzieć, że to jest, że jakaś MZ chodzi, na przykład, nie wiem, odnosiłbym się dzisiaj w tym odcinku do MZ, która, do mojej MZ i porównywałbym ją, tylko, że tutaj mam nowy motocykl niemal pod tyłkiem, a moja MZ jest wysłużoną kupą złomu, która po prostu jedzie, odpala, ale żeby ją porównać, to musiałbym pewnie wsadzić w nią 10 tysięcy złotych, a że ona kosztowała podobne pieniądze pewnie, to... Dobra, trochę mniej, no ale jednak to jest, jakie dziury to są. O, ale wszystko lata, zawieszenie puka. To jakbym miał to wszystko porównać i dołożyć, to się okaże, że jednak ta MZ warta jest te 20 tysięcy. No bo masz nowy motocykl, nie? Który jedzie, który jest właśnie w całości, który jest... I tylko to sprzęgło, bo... Zawsze tak jest, z tymi sprzęgłami chyba. No, więc tak, jak policzysz dodatkowo czyjąś pracę, swoją pracę i części, i pracę tokarzy, którzy muszą spędzić, nie wiem, no na przykład szlifując ten czop na sprzęgle, albo szlifując no, cylinder, no i inne pierdy, no to wychodzi, że jednak te pieniądze nie biorą się z kosmosu, z nieba. Natomiast najlepiej byłoby kupić taką oryginalną MZ, piękną, ładną, która po prostu nigdy nie była dłubana i tutaj w tym przypadku tak z silnikiem jest, tak się wydaje. Oczywiście wiem, że niektórzy z Was nigdy w to nie uwierzą, co mówię i napiszecie, że to bullshit, wszystko co mówię. Macie prawo, no ja jestem święcie przekonany, jakby według mojej najlepszej wiedzy dzieje się tak jak mówię, a jak nie, no to jak jestem okłamany, to mam to w nosie w sumie. Jadę z MZ-tą i mi się wydaje, że to jest 301 i to jest najważniejsze. No. Powoli wracam do domu, bo jest już naprawdę zimno mi w nogi. No, chyba z jeden stopień jest. Na szczęście słoneczko wyszło. Ważne, że MZ-ta jeździ. Jestem strasznie zadowolony, że ona po prostu... Że ona po prostu jeździ. To jest wspaniałe. No. Trzeba pamiętać, żeby... Mógłbym taką mieć. Nie wiem, po co by mi ona była, ale na pewno nie za takie pieniądze. A, biegi w ogóle, skrzynia biegów tu jest taka
też nie wystudzona. U mnie te biegi chodzą tak jak trochę w Żuku, w cały świat. A tutaj te biegi są... Czekajcie, o tu ślisko może być. Te biegi tutaj są jak w nowoczesnym motocyklu. Bieg za biegiem. Wchodzi, mocno wpada, ruch dźwigni jest dosyć duży, natomiast... Nie no, bliżej jest mu do nowoczesnych motocykli niż do WSK. W ogóle z MZ-tą to jest tak, że wsiadasz na nią, to ja zdałem sobie sprawę, jak jechałem do Rumunii na swojej, że pojawiają się górki i ja przyzwyczajony do PRL-owych maszyn, do WSK i tego całego syfu, to wydawało mi się, że tak motocykle muszą jeździć. Wsiadłem na MZ i okazuje się, że ona nie tylko w miarę hamuje, przyspiesza, oczywiście zawieszenie ma straszne, ale podjeżdżasz pod górkę na trójce czy czwórce i nie musisz redukować do dwójki czy do jedynki, żeby jechać, żeby się wspiąć na górę, tylko po prostu sobie jedziesz, ona utrzymuje obroty. Wiadomo, na zjazdach trzeba panować nad sprzęgłem gazem, żeby nie zatrzeć maszyny hamowaniem silnikiem, ale no, wymaga to minimum myślenia po prostu. I to przyspieszenie. Podoba mi się. No dobrze, szanowni państwo, mam nadzieję, że powiedziałem wszystko. Czekajcie, jeszcze zerknę w moją karteczkę, czego nie powiedziałem, to wam uzupełnię. Cyk. Czego wam mogłem nie powiedzieć na mojej karteczce pogniesionej? Tyle tu rzeczy zapisałem, ciekawostek. Moja VMAX 140. Uwaga, 128, 5 biegów. Obręcz szersza, no dobra, no powiedziałem mniej więcej wszystko. W nosie mam resztę, czego nie powiedziałem. Wiadomo, że co bym nie powiedział na filmie, tu się znajdzie jakiś MZ-ciarz, co powie, że jest inaczej. Jego sprawa, no. Życie jest za krótkie na to, żeby się przejmować pierdołami. To tylko motorki. Jest tyle ważniejszych rzeczy w życiu. Tym oto nieoptymistycznym akcentem żartuję, nie ma nic ważniejszego niż motorki. Kończę. Trzymajcie się, dobrego tygodnia, cześć. I pa.